Siema. Cyberpunk 2077 to nie tylko świetna fabuła. To nie tylko mroczne ulice i futurystyczne technologie, ale to także skarbnica tajemnic, niesamowitych detali oraz wybitnych nawiązań do popkultury. Dzisiaj wracamy z Wiedźmina do Cyberpunka i tak samo jak w poprzednich odcinkach na kanale, pokażę Wam świetne ciekawostki z Cyberpunk'a 2077, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. Ostatnio dostałem też możliwość przetestowania biurka FlexiSpot E7, które dosłownie uratowało mi moje zdrowie. Ponieważ nie jest to zwykłe biurko, a takie, przy którym możesz pracować również na stojąco. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo pomaga to osobie, która praktycznie do tej pory nie wstawała z fotela. Czyli że mi, w sensie. Już po kilku godzinach siedzenia przy komputerze strasznie krzywiłem swój kręgosłup, siedząc przy nim w najdziwniejszych pozycjach świata. Teraz już nie muszę. Kiedy siedzenie mi przeszkadza, wystarczy, że jednym przyciskiem podniosę biurko i właściwie tyle. Hmm? Nie muszę się też martwić, że biurko przy siedzeniu jest za niskie albo za wysokie i niszczyć sobie kręgosłupa, bo mogę idealnie dostosować swoją wysokość pod siebie co do 1 dziesiątej centymetra. Nie będę ukrywać, że to biurko sprawia mi straszny fan. I jest to nie tylko świetny gadżet, ale przede wszystkim naprawdę potrzebna rzecz, którą każdy, kto długo siedzi przy komputerze, powinien się zainteresować. Czy gracz, czy pracownik biura? Dlatego jeżeli, chcesz sobie ob... Dlatego jeżeli chcesz sobie obczaić to biurko, to naprawdę polecam kliknąć link w opisie i zobaczyć ofertę. Możesz tam wybrać nie tylko biurko, ale także różne do niego akcesoria, takie jak tablicę korkową, jeżeli potrzebujesz taką do pracy, szafki w takim samym stylu jak biurko, stojaki na monitory, organizatory kabli, czy nawet fotele. I dostaniesz na to wszystko nawet 7 lat gwarancji. W zależności oczywiście od tego co kupiłeś, tam będziecie mieli napisane dokładniej. A jeżeli kiedyś będziesz potrzebował większego biurka niż to co kupiłeś, to wystarczy, że wymienisz sobie blat, a wszystko inne nadal będzie do siebie pasować. Wszystko jest naprawdę solidnie wykonane i nie wylejesz też kawy, kiedy będziesz podnosił do góry biurko, bo cały proces podnoszenia odbywa się strasznie gładko. Ale więcej, tak jak mówię, znajdziecie w opisie albo w przypiętym komentarzu. Kliknijcie sobie chociaż raz obczaić tę ofertę, bo może to wie. Was to zainteresuje, a my lecimy z odcinkiem. Następne odcinki następująco: spot. obczajcie sobie naprawdę, naprawdę wysokiej jakości produkt, do którego wierzcie mi, że nie, nie można się doczepić. A my, tak jak już mówiłem, lecimy. A zaczniemy sobie od Polski i generalnie do niej nawiązań, by trochę podnieść polską dumę. Bo może być z nią krucho po turnieju Euro 2024, w którym to przypierdziliśmy wszystko. No, w teorii jest jeszcze szansa z Francją, kiedy nagrywam ten odcinek, ale dobrze wiemy, jak to się skończy. Kardy! Robert Lewandowski! Nie! Obronił manioł! Więc następne globalne zainteresowanie Polaków będzie za dwa lata na turnieju mistrzostw w świata. Albo o Polsce będziemy mówić wcześniej, ale będzie to pewnie związane z jakąś naszą kretyńską aferą polityków. Zresztą nasz narodowy strażak poszedł do Parlamentu Europejskiego, więc pewnie niedługo będzie nam ostro wstyd i zdecydowanie będzie dużo afer. Czas zatem podnieść waszą dumę i zjednoczyć Polaków. I po Okazać, że Polska potrafi coś robić dobrze. Na przykład pierogi. W przeciwieństwie do polskiej reprezentacji i Brauma, każdy kocha pierogi. A nawet jak nie kocha, no to przynajmniej je szanuje. Ciężko jest nie szanować pierogów. Tak samo jak polska reprezentacja pierogi nie strzelają goli, ale za to smakują wybitnie. Możesz je zjeść na ciepło, na zimno, z grzybami, z ciecierzycą, z mięsem, no a wszystko tam możesz zawinąć. Możesz je nawet zrobić po żydowsku. Podobno lepszych nie jedliśmy. Tak mówi jeden z artykułów, który znalazłem. Szczęść Bożej, ratuj się, kto może. No i takie pierogi generalnie możemy znaleźć również w cyberpunku 2077. Otwierać miejsce z pierogami. Restauracje pod nazwą Pierogi World rozsiane są praktycznie po całym Night City. Pierogi galicyjskie to też przedmiot jadalny dodany w patchu 2.1, który możemy dostać między innymi od Panam wraz z notatką Jedzenie na pocieszenie. Wiem, że ci smutno, kiedy nie ma mnie obok. Dlatego zostawiam ci małe co nieco na pocieszenie. Wspominałam, że kocham pierogi, prawda? Ty też je pokochasz. Gluten jest dobry na wszystko. Całuski kluski P. Pierogi galicyjskie. A Galicja to region, który należał kiedyś do Polski, a teraz podzielony jest między Polskę a Ukrainę. Panam napisała też w notatce: Cytuję. Wspominałam, że kocham pierogi, prawda? I to się zgadza, bo faktycznie w pewnym momencie gry wspomina ona o pierogach. There is one thing I will miss about Night City. What's that? The food. Zresztą nie jeden raz, jak spotykamy Judy Alvarez i potem piszemy do Panam wiadomość od Judy, Panam nam odpowiada: Chciałabym ją kiedyś poznać. Powinniśmy razem pójść na pierogi. Ona lubi pierogi, prawda? Bo jeżeli nie, to obawiam się, że będziesz musiał zerwać z nią wszelkie kontakty. Nawet nie żartuję. Panam naprawdę lubi pierogi. Ale pierogi to oczywiście nie jedyne nawiązanie do Polski w cyberpunku, bo choć większość ludzi kocha pierogi, większość ludzi kocha też Roya. Nie oszukujmy się, Royo to absolutna legenda polskiego YouTube'a i absolutny przesłodziak. Taki wujek, idealnie zbalansowany charakter ciepła, kultury i absolutnego odklejenia. Ja na porządku mówiłem, że idiotyzmem jest robić perukę z to nie, nie, to się to skleja, to będzie fajnie. Ja wiem, ale po co złono? Będziemy to robić 4 lata, no. Ale jest. Dla kogoś, kto może nie zna starej gwardii YouTube'a, ROJO, a raczej Patryk ROJO-ROJEWski, swoje filmy na YouTube wrzuca już od 13 lat i od 12 lat robi to naprawdę regularnie. To trochę powalone, że w sumie on robił filmy wcześniej niż ktoś z was mógł się urodzić. Raczej cyberpunk i Wiedźmin nie przyciągają takiej grupy wiekowej do siebie i mój kanał również, ale kto wie. No i myślę, że całkiem fajnym uhonorowaniem jego wkładu w polskiego YouTube'a i generalnie w community gamingu jest to, że znajdziemy go również w cyberpunku. Na jednej z reklam puszczonych w grze. Jego wizerunek pojawia się na reklamie bezpiecznych taksówek Combat Cup. Osobiście w grze spotkałem go chyba tylko raz i naprawdę rzadko możemy spotkać jego reklamę wyświetlaną w cyberpunku, ale możemy. I choć jakoś nigdy nie oglądałem takich filmów jakie robił Rojo, bo mam po prostu zasmażony czerep jak większość młodych osób i ciągle szukam czegoś z szybkim montażem i dynamicznym komentarzem, to i tak muszę przyznać, że Rojo to naprawdę jedna z nielicznych osób, która na to zasłużyła, a myślę, że tak naprawdę na dużo, dużo więcej. Roja nagrywa od 13 lat, a ja w sumie od 11. Tak, jakbyście się zastanawiali, to ja. Jakieś 11 lat temu. <grym> Ale szczawik. Zdecydowanie zarówno Rojo, tak samo ja, jesteśmy młodsi od Fiata 126p. Myślisz, Fiat 126p? Myślisz. Klasyk. Małe i przestronne, co wcale nie jest pochwałą w tym wypadku, bo jak ważysz więcej niż 40 kg, to raczej nie wpakujesz się do tego auta. Do dzisiaj pamiętam jak moja kuzynka miała tego rzęcha. Cholera jasna, w wieku 10 lat nie dało się siedzieć w tym aucie. Mówię wam o tym klasycznym polskim Fiacie, ponieważ odniesienie do tego samochodu, a właściwie jego wersję z 2077 roku znajdziemy w cyberpunku pod nazwą Myma P126. Makigai Mai P126 Ten samochód budzi podobne reakcje jak widok małych kotków czy piesków. Jest milusi, malusi, no i słodki. Nie zawsze trzeba płacić wiele, żeby swoim autem wzbudzić zainteresowanie czy uśmiech przechodnia. Taki właśnie jest Makigai Mai P126, jak szczeniaczek, którym na dodatek wszędzie dojedziesz. Ten uśmiech to chyba jak bekę mając z nas przechodnie w cyberpunku, że takim czymś jeździmy. Jeździmy to też ciężkie słowo, bo tym gruzem w cyberpanku ledwo da się skręcać. Ale przyznać trzeba, że wygląda nie najgorzej. I oprócz wyglądu, no to właściwie nic nam więcej w stanie to auto nie zaoferować. W przeciwieństwie do Fiata 126P, ten pewnie w Polsce produkowany nie był i nie można go też nazwać klasykiem. Ale za to jest chyba elektryczny i znacznie szybszy. Bestia rozpędza się od 0 do 100 w sensie że Fiat 126P w 46,6 sekundy, no a ten w jakieś 8, także całkiem nieźle. Ale przypomnę wam że różnica między tymi autami to jakieś 100 lat. Maksymalna prędkość Malucha to jakieś 105 km na godzinę, a P126 to jakieś 105 mil na godzinę, także pewnie w tym też jest nawiązanie do Malucha. Fiat 126P, czego sobie napisałem? tym scenariuszu, <laughs> co ja gadam. Fiat 126P nie był przystosowany do kaskaderki. Tak samo zresztą jak rower Pawła Jumpera. Państwa, Paweł będzie szkakał. Ale to nieważne, bo Paweł Jumper nie odpuszczał i mimo tego, że jego upadek w Polsce był bolesny. <śmiech> <śmiech> rzeczywiście. A wszystko boli. To jego upadek w Ameryce był jeszcze bardziej bolesny. A właściwie to śmiertelny. I właściwie to nie jego, ale kogoś, kto próbował odtworzyć legendarny polski film sprzed 71 lat. Co wiemy z notatki, którą przy tym ziomku tutaj możemy znaleźć. Pablo, przede wszystkim gratulacje. Masz niepowtarzalną okazję wystąpić w niezwykłym BD, który z pewnością zyska popularność. Kto wie, może udział w tym projekcie otworzy Ci drzwi do kariery filmowej? Trzymamy za ciebie kciuki. Do rzeczy. W związku z tym, że w Europie Wschodniej trwa właśnie 71 rocznica powstania kultowej produkcji internetowej, jeszcze sprzed Data Crash, na której uwieczniono wyjątkowy popis kaskaderski, postanowiliśmy odtworzyć go w wersji BD. Przesyłam ci lokalizację, obejrzyj sobie to miejsce i wczuj się w jego klimat. Wczuj się i graj! Chcemy zaoferować naszym odbiorcom ekstremalne przeżycie coś, co sprawi, że adrenalina zatętni im w żyłach że będą wrzeszczeć z bólu i emocji tak jak tamten chłopak z filmiku sprzed 71 lat. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy mocnego materiału. Wierzymy, że Ty go nam zapewnisz. Musisz być na krawędzi o krok od upadku wtedy i tylko wtedy uda nam się uzyskać zamierzoną jakość a tobie pieniądze minus prowizja i opłaty manipulacyjne rzecz jasna Tak samo jak Pablo Jumper i Misty pochodzi z Polski. Jakby ktoś na tym etapie jeszcze nie wiedział, jej pełne nazwisko to Misty Olszewski. W jednym z najnowszych zakończeń do Cyberpunka wyjeżdża ona do Polski i chce zostać rezerwatorem przyrody czy coś w tym rodzaju. Dokąd jedziesz? Na dworzec. A potem do Polski. Do takiej ich strasznie starej puszczy. Poszukiwać siebie? Nie, pracy. Będę łazić po dziczy i wystawiać mandaty za dokarmianie żubrów. Co w sumie, w obliczu tego, jak wygląda Polska w Cyberpunku 2077 nie wydaje się najlepszym wyborem. Ale to nie koniec ciekawostki o Misty, bo sama Misti o czym mogliście nie wiedzieć. Była ewidentnie mocno wzorowana na Prize z filmu Blade Runner, który premierę miał w 1982 roku. Może nie na zachowaniu była wzorowana, bo jednak Prize była zupełnie inną osobą, a właściwie to Androidem, ale zdecydowanie na jej wyglądzie, bo umówmy się, Misty wygląda nieomalże identycznie jak właśnie Prize. A skoro pokazuję wam różne ciekawostki o Polsce, nie może oczywiście zabraknąć polskich raperów. Chociaż nie jestem wielkim fanem polskich piosenek i generalnie polskiej muzyki, a już w ogóle rapu, to trudno nie znać tego gościa. Kuba na Fide, czyli Kuba Grabowski, to jeden z największych polskich twórców muzycznych i nawet jak nie znacie jego twórczości, chociaż nawet mi było ciężko na jego piosenki nie natrafić, to z pewnością znacie go z memów czy jakiś przeróbek. No, i generalnie każdy, kto grał w cyberpunka 2077, natrafił na kłeb na fidę. Chociaż raz. I całkiem możliwe, że właściwie nigdy o tym nawet nie wiedzieliście, bo w Cyberpunku wcielił się on w rolę jednego z psychopatów w misji Podejrzenie Cyberpsychozy Demony Wojny. I właściwie ciężko jest wyłapać, że to on, jak mamy odpalone głośno efekty, i jeszcze leci do tego jakaś muzyka. Idź do domu, zanim będzie za późno! INWAZJA! Nie, nie zabijecie wszystkich! Ale to nie jedyny raper, którego w cyberpunku możemy spotkać. Od lat w napisach końcowych cyberpunka, obok Fide, mogliśmy też znaleźć nazwisko innego muzyka, który się tam pojawiał. To znaczy Taco Hemingwaya. I od lat nigdy go w cyberpunku nikt nie mógł znaleźć. Nie mogliśmy go znaleźć w cyberpunku, ponieważ występuje on jako NPC, w dodatku Phantom Liberty, który dopiero wyszedł niedawno. Znaczy, występuje, po prostu udziela jednemu NPC swojego głosu. Dla was już za późno. Nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia bestii. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Czuję go! Demony. Znalazły wyjście z sieci. Nie ma czasu. Demonego. Powiedz ludziom! już mi. Chce mnie wymazać! I zwróciłbym też uwagę na to, co on mówi w tym cyberpunku. To znaczy, demony znalazły wyjście z sieci, nie ma czasu. Powiedz ludziom. I każdy, kto oglądał odcinek o największym sekrecie z Cyberpunk'a i o tym, że sieć to tak naprawdę piekło demonów i te demony to potężne AI z innego świata, może teraz fajnie połączyć fakty. A jeżeli nie widzieliście tego odcinka, no to polecam, bo odcinek wyszedł naprawdę nieźle. I chyba miałem w nim naprawdę dużo racji. A skoro już przenieśliśmy się do Docktown, czyli regionu dodanego w najnowszym DLC Widmo Wolności. Kiedyś w odcinku Ciekawostki i stereogi z najnowszego DLC do Cyberpunka 2077 Widmo Wolności pokazywałem wam różne ciekawostki z najnowszego DLC, jakby ktoś się jeszcze nie domyślił po tym tytule. Kilka z tych ciekawostek mogliśmy znaleźć na stadionie Petrochemu, m.in. twórców gry. Którzy są oczywiście Polakami, ale z jakiegoś powodu zapomniałem kompletnie Wam powiedzieć o tym, że sam w sumie stadion to jedne wielkie nawiązanie do Polski i stadionu warszawskiego, o czym kiedyś już napisałem scenariusz, ale nie wiem czy ostatecznie to wrzuciłem do któregoś z odcinków, więc wybaczcie, jeżeli powtarzam tę ciekawostkę. No i generalnie za czasów komuny i chwilę po jej rozpadzie w aktualnym miejscu, gdzie stoi stadion narodowy, stał stadion dziesięciolecia, na którym oprócz wydarzeń sportowych. Również w niektóre dni mogliśmy znaleźć jarmark Europa. Na którym to tak samo jak na stadionie Petrochemu w cyberpunku mogłeś kupić dosłownie wszystko: skiety, bułkę, spodnie, kałacha, metamfetaminy, kwiaty, perfumy, płatnego zabójcę no generalnie <ścoughs> wszystko się tam działo. Wcale mnie to nie dziwi, bo choć może nie na stadionie, ale na samym rynku w Poznaniu kiedyś też mogłeś kupić wszystko. Chciałeś kałacha, miałeś siano, kupowałeś. Prosta piła. I na końcu ciekawostek o Polsce, czas chyba na największą ciekawostkę, czyli wgląd w to, jak wygląda Polska w roku 2077 i co się stało z nią w cyberpunku. Więcej o tym mówiłem wam w filmie, jak wygląda Polska w cyberpunku 2077. Dlatego nie będę się tu jakoś rozwodził nad tym tekstem, który możemy znaleźć w grze. Ale generalnie w jednym ze zrzutów w Docktown możemy znaleźć notatkę o nazwie Błagam o pomoc. W tej notatce Mateusz Kowalczyk prosi kogokolwiek, kto ją znajdzie, o pomoc, ponieważ jest przetrzymywany w okolicach Warszawy w Polskiej Republice Ludowej i jest niewolnikiem od 12 lat. Tak naprawdę w Polsce w 2077 roku nawet nie można czytać zagranicznych książek, np. autorów Nowych Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć jak wygląda cała Polska, no to odsyłam was do tego filmu. I jeżeli chodzi o samą Polskę, no to by było na tyle. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tych wszystkich odcinkach, które już nagrałem z ciekawostkami i easter eggami, na kanał, omówiłem już dosłownie wszystkie ciekawostki i nawiązania do Polski, jakie możemy znaleźć w grze. Więc czas na coś innego. Zaczniemy sobie od naprawdę ciekawego tajemniczego sekretnego pokoju twórców, który to możemy znaleźć zaraz pod tym takim rynku w Watson w kabuki. No i jeżeli udamy się na ten rynek i zejdziemy potem na dół, a potem pójdziemy w lewą stronę, znajdziemy tam ciekawy, zamknięty garaż. Wi, spróbuj się dostać do środka. I będziemy przy tych drzwiach mogli znaleźć zamek, do którego to będziemy mogli wpisać kod. Jeżeli wpiszemy kod 605185, będziemy mogli wejść do środka i usiąść na kanapie. No jest. Jeżeli to zrobimy i odpalimy telewizor, na ekranie zaczną wyskakiwać nam różne osoby i są to generalnie pracownicy CD Projekt RED, którzy pracowali właśnie przy Cyberpunk 2077. No, i jak się przyjrzymy, to będziemy mogli rozpoznać niektóre tam twarze. Tego na przykład gościa znam, ale nie wiem jak się nazywa. Tego też znam. Wardenga. czy jakoś tak się ten nazywał. Snacks tam nawet pracował nad gierką. Ja nie jestem Snacks. Pajalok, <grych> <Bialog>, taki streamer. <grych> o, ta chyba prowadzi media w CD Projekt Red. Piper Perry, Sasha Gray. Nawet jest Pevor, tylko że trochę przytył. O, tego też znam. No generalnie sporo znanych osób. Puszczony jest tam dokładnie cały skład CD Projekt Red i jest to kolejny raz, kiedy możemy spotkać ekipę odpowiedzialną za grę w samej grze. Oprócz grania w same gry, nie będę ukrywać, że uwielbiam jeszcze jedną rzecz w życiu, oglądać filmy i muszę powiedzieć, że Indiana Jones to jedna z fajniejszych serii filmów, jakie powstały kiedykolwiek. No generalnie nie trzeba chyba przedstawiać słynnego Indiany. Wątpię, że choć istnieje jedna osoba na tym świecie, która nie zna tego filmu albo chociaż nie słyszała tego imienia i nazwiska. Tak samo jak zapewne większość osób kojarzy telewizyjne show Pogromcy Mitów. Dla tych co nie kojarzą to tak w skrócie wam opowiem, pogromcy mitów to program telewizyjny prowadzony przez Adamas Savage podom Sowych i przez Jamesa Heymana, w którym to obaj panowie po prostu obalali mity. Miejskie legendy i różne tam przekonania, lub jakieś tam popularne przysłowia. Budowali oni często różne jakieś repliki i testowali różne rzeczy, by potwierdzić lub zaprzeczyć właśnie tym wszystkim mitom. No i odpowiednik właśnie pogromców mitów znajdziemy również w Cyberpunku. Tym razem pogromca mitów obalał pewien mit z właśnie filmu Indiana Jones, o którym wspominałem wam na początku tej ciekawostki. Radzę sobie. Program się ogląda? No, całkiem nieźle. Super. Jaki mit będziesz sprawdzał tym razem? Dzisiaj będzie coś bombastycznego. No, sprawdzę, czy da się przeżyć. Wybuch bomby. Chowając się w lodówce. Widzowie przegłosowali, że to chcą zobaczyć jako następny odcinek. Okej, okay. powodzenia, stary. No i jak widać, nie da się. O tyle dobrze, że test został przeprowadzony bezpiecznie. To znaczy nie dla prowadzącego programu, ale do wszystkich innych żywych istot, bo przeprowadzony został na wysypisku śmieci, z dala od jakichkolwiek domów czy osób. Jest to też nawiązanie do sceny z Indiana Jonesa, który to podczas wybuchu bomby atomowej schował się w lodówce. W cyberpunku możemy nawet znaleźć słynny kabelż właśnie Henry'ego, czyli w sensie Indiany Jonesa. W poprzednim odcinku pokazywałem wam też ciekawe sytuacje, jakie możemy znaleźć w metrze, w cyberpunku i które to nawiązują do różnych wydarzeń z życia Keanu Reevesa. Ale co ciekawe, to nie koniec nawiązań do niego w Cyberpunk 2077, bo jak napisał na Discordzie Kanan, właściwie wszystkie motory firmy Arch w Cyberpunku to nawiązanie do Kiano Reevesa. Ponieważ w prawdziwym życiu możemy znaleźć firmę Arch Motorcycle i jest to generalnie firma, która produkuje motocykle i ta cała firma należy do samego Kiano który to ewidentnie dogadał się z CD Projekt Red i jego motory trafiły do gry Cyberpunk. To między innymi na jednym z tych motorów jeździ Jackie Wells. No i generalnie motocykle arch w Cyberpunku były wzorowane na tych, które możemy znaleźć w prawdziwym życiu. Tylko wiadomo, zostały trochę zmodyfikowane, żeby pasowały do świata cyberpunka. Fajna ciekawostka, o której nigdy nie słyszałem. Nie wiedziałem też o tej ciekawostce, którą wam teraz pokażę, a kiedy się o niej dowiedziałem. Nie będę ukrywać, że stała się ona jedną z moich ulubionych, jakie możemy znaleźć w Cyberpunku, bo w przeciwieństwie do tych wszystkich poprzednich, na które tak naprawdę mogliśmy się natknąć w zupełnym przypadkiem, aby dostać się do tego isterega, faktycznie musimy wykonać wiele rzeczy, i tak naprawdę w grze mamy tylko jedną szansę, by to zrobić. Zaraz po misji pasażer i po misji stary znajomy aktywuje nam się misja Koty w ciemności. W tej misji Takemura wykonuje rekonesans Arasaka Industrial Park. Kiedy skończy, daje nam znać, a my, za zadaniem, mamy dostać się do środka po to, by wgrać tam wirusa i uzyskać kontrolę nad platformą, na której to przemieszczać na paradzie w Night City będzie się Hanako Arasaka. Kiedy wgramy już tego wirusa, dostaniemy pełny dostęp do praktycznie sieci Arasaka i takie otwiera nam dach, abyśmy tamtędy uciekli. Ale żeby odblokować tę ciekawostkę, musimy zamiast uciekać, cofnąć się na plac, z którego przybyliśmy i zacząć zabijać ochroniarzy Arasaki. Jeżeli to zrobimy, przyślą oni wsparcie w postaci dwóch Hafałek. Jeżeli zaraz po przybyciu jednej z nich wdrapiemy się na odpowiednią, a przede wszystkim utrzymamy się na niej, kiedy ruszy, co jest znacznie cięższe niż wszystkie poprzednie kroki, a fałka w końcu wyląduje na dachu budynku Arasaki, a tam znajdziemy wiadomość well done, czyli dobra robota po polsku i właściwie nic więcej się nie zadzieje ale lubię ciekawostki, do których żeby się dostać, to trzeba coś zrobić. Nie przebije ona sekretu FF06B5, w którym to trzeba zrobić tysiące rzeczy, ale to nadal ciekawa ciekawostka. O sekrecie FF06B5 nie wspominam sobie oczywiście przypadkowo, bo sama gra powiązana z tym sekretem, czyli Arasaka Tower 3D, w którą pewnie nigdy nie graliście, bo znaleźć możemy ją chyba tylko w jednym miejscu, jest w sumie nawiązaniem do gry Wolfenstein 3D. Czyli takiej starej gry akcji, która wygląda nieomalże identycznie jak właśnie Arasaka Tower 3D. I w sumie jest to na tyle oczywiste, że nawet nie wspomniałem o tym, jak nagrywałem wam odcinek o sekrecie. Ale przecież nie każdy musi to wiedzieć, także informuję. Przekazuję ciekawostkę. Ale to jeszcze nie koniec o sekrecie FF06B5. Jeżeli oglądaliście film Sekret FF06B5 rozwiązany, dobrze też znacie. Tego gościa i ten strój tego gościa, bo to on pojawia się na końcu, właśnie owego sekretu w cyberpunku. I może zastanawialiście się, jak wygląda ten koleś. No i generalnie, przechodząc się po Night City, miałem okazję spotkać go dwa razy. Dokładnie taki sam model NPC możemy znaleźć przy Kolumbarium i między innymi przy sekretnym pokoju deweloperów, który wcześniej wam w odcinku pokazywałem. I wygląda ten gościu generalnie tak. Nic nadzwyczajnego i jest to po prostu zwykły, randomowy NPC. <laughs> zwykły, randomowy NPC. To tylko takie małe dopowiedzenie do sekretu. Ghost in the Shell to japońska franczyzna mediów. Opowieść tych filmów, mangi czy serialu rozgrywa się również w świecie cyberpunka. I to właśnie o kilku ciekawych nawiązaniach do Ghost in the Shell sobie teraz porozmawiamy. Zacznijmy od loga Ghost in the Shell i generalnie takie same logo możemy znaleźć na komputerze handlarza bronią w obozie Alde Haldos w Cyberpunku 2077. Ale to nie koniec nawiązań do Ghost in the Shell, bo generalnie kiedy zadzwonimy do Judy to jako swój awatar ma ustawionego ducha w muszelce, czyli po angielsku Ghost in the Shell. Tak samo jeden z jej tatuaży przedstawia ducha w muszelce. I generalnie również jedna z cyberpsycholek, tak samo jak sceneria, w której odbywa się walka z tą cyberpsycholką, była również wzorowana na Ghost in the Shell. Sama ta scena jest żywcem wyjęta właśnie z tego filmu, a sama porusznik Mower przypomina główną bohaterkę filmu, czyli Kusanagi, czy jakkolwiek się to tam czyta. Walka tak samo jak w filmie odbywa się w wodzie, w bardzo podobnej scenerii, którą mogliśmy też znaleźć w filmie. A na dodatek Kusanagi w filmie używa jakiegoś rodzaju wszczepu i technologii do bycia niewidzialną dokładnie tak samo jak robi to porusznik Mower w Cyberpunku 2077. Ale to jeszcze nie koniec, bo Kusanagi, czyli tak samo jak nazywała się główna bohaterka filmu, nazwany jest motor w Cyberpunku, a właściwie to cała seria motorów, czyli Kusanagi CT-3X, który prezentuje się w cyberpunku tak. No i w cyberpunku znajdziemy też motor Kusanagi Peacekeeper, który prezentuje się tak. No i w cyberpunku znajdziemy też model Kusanagi Akashita, pewnie główniany ten model, który prezentuje się tak. W cyberpunku znajdziemy też odniesienie do Falauta, który ostatnio zyskał ogromną popularność za sprawą jednego z najlepszych seriali, jakie widziałem w życiu. No nie będę ukrywać, że przed serialem jakimś mega fanem Fallouta nie byłem. A i sam trailer jakoś mnie nie przekonywał do obejrzenia serialu. Ale po zobaczeniu serialu fanem serii się zdecydowanie stałem, bo nie będę ukrywać, że to chyba jeden z najlepszych seriali, jaki widziałem w życiu. No niesamowicie mi się spodobał i uważam, że oddał Ducha Falauta naprawdę nieźle i zainteresował mnie na tyle, że zebrałem w sobie odwagę, aby usiąść i pograć Falauta 4. I nie będę ukrywać, że, chociaż faktycznie jest to gra, która posiada wiele błędów, jest to legitnie jedna z najlepszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. I podoba mi się naprawdę strasznie. Pewnie niedługo przejdę grę i pe pewnie też nagram jakieś tam odcinki z tego Falauta. Ale dobra, bo miał być odcinek o Cyberpunku, a nie o Falaucie. Więc generalnie nawiązanie do tej kultowej gry. Możemy również znaleźć w Cyberpunku. Zaraz przy granicy z południową Kalifornią, a konkretnie w tym miejscu, znaleźć będziemy mogli sporo zabitych ciał i taki metalowy okrąg z napisem 101. Co jest nawiązaniem do Fallouta i do krypty 101, którą to odwiedzić mamy okazję za sprawą gry Fallout 3 koło tych ciał znajdziemy też takie roboty, które dość mocno przypominają te roboty właśnie z serii Fallout. A kiedy przeczytamy sobie notatkę, którą znaleźć możemy przy jednym z ciał, wszystko nam się potwierdzi i będziemy mieli stuprocentową pewność, że jest to nawiązanie do właśnie Fallouta. Robimy larpa postapo. Dawaj, będzie fajnie. To to, co się spotykacie i bawicie w tych gości po wojnie atomowej? Między innymi. I nie bawimy, tylko odgrywamy. Aha. Teraz scenariusz jest taki. Że po raz pierwszy wychodzimy ze schronu 101, żeby odnaleźć hydroprocesor, bo inaczej woda pitna w schronie się skończy. Okej. Okay. Słuchaj, bez obrazy, ale nie chce mi się przebierać i ganiać z plastikowym pistolecikiem po badlandach. To brzmi nieco lamersko. Stary to jest ekstra. Serio. Jak masz Brain Dance, to odżywasz już gotowe odczucia, tylko odtwarzasz, a tu ty tworzysz historię. Historię frajerów. Bardzo śmieszne. Możesz poczuć się jak aktor stać się bohaterem opowieści. Aktorom płacą? Spróbuj. Znam cię, złapiesz bakcyla. Wątpię. A tony będzie? Będzie. Dobra, to wpadnę i tak mam do niego sprawę. A jakieś prawdziwe spluwy zabieracie? Coś tam mamy, ale nigdy nie było potrzeby wyciągać. Wiesz to, badlandy. Różnie bywa. Dawaj, nie pożałujesz. I w tej notatce napisane mamy, że ci ludzie odgrywać mieli postapokaliptyczny scenariusz, w którym to wyjść mieli z krypty 101 po hydroprocesor, bo inaczej woda pitna w schronie by im się skończyła. Jest to generalnie fabuła z Fallouta 1, który wyszedł w 1997 roku, a w którym to za zadanie gracz miał właśnie zdobycie nowego chipu do oczyszczania wody. Dla krypty 13 po awarii oryginalnego chipu. Ale w cyberpunku znajdziemy też odniesienie do jeszcze bardziej kultowej gry niż Fallout, czyli do samego Half-Life'a. A konkretnie to recenzję gry No Life 3, którą to znaleźć możemy rozsianą po różnych miejscach w całej grze, m.in. w obozie Aldehaldos. Po 50 latach oczekiwania wreszcie jest. Ostatnia trzecia część kultowej serii No Life do kupienia już od jutra. Jak zwykle graczom przyjdzie wcielić się w postać milczącego naukowca, barona Freimansa. Tym razem baron rusza na koło podbiegunowe, by. Ach, nie zdradzajmy za wiele. Dość rzec, że Alice wciąż jest u jego boku, w dłoni wciąż dzierży niezawodny łom, a złowrodzy kosmici wcale nie zamierzają poddać się łatwo. Przynajmniej oni doczekali się Half-Lifea 3. Doczekaliście się też końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli lubicie ciekawostki z cyberpunka, a jeszcze tego nie robicie, możecie zostawić subskrypcję. Zapraszam was też na największy fanowski discord o tematyce cyberpunka i Wiedźmina na świecie, czyli Wielka Redania, super community, śmieszne memy, giga rp, polecam. Dzięki laser za wspieranie kanału, a my widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia.